Na ten dzień mieszkańcy Zagórza czekali bardzo długo, bo o rozbudowie zespołu szkół ogólnokształcących, o pawilon sportowy mówiło się przez wiele kadencji sosnowieckiego samorządu. Myśmy się zastanawiali, chyba wszyscy się zastanawiamy, kiedy pierwszy raz padło słowo, że w tym miejscu powstanie basen, bo chyba nikt już tego nie wie, ani nie pamięta, ani nie wie, kto to powiedział. Historia mówi o kilkudziesięciu już nawet latach. Ja pamiętam z ostatnich lat, że często padało słowo basen w tym miejscu. Teraz słowa zamieniły się w czyn i prezydent Sosnowca podpisał umowę z wykonawcą obiektu. Roboty same będą realizowane do końca 2017 roku, natomiast rozliczenie inwestycji będzie pierwszy kwartał 2018. Najważniejszym jej elementem będzie niecka o wymiarach 25 metrów na 16,5 z 8 torami, z czego 2 posiadać mają regulację głębokości, mającą ułatwić korzystanie z niej osobom na wózkach inwalidzkich, bo ZSO nr 5 to szkoła z oddziałami integracyjnymi. Co to oznacza? Jest to placówka bardzo specjalistyczna, do której uczęszcza 157 dzieciaków z orzeczeniami do kształcenia specjalnego, a z tego prawie 50 to są dzieci z dysfunkcją ruchową. Na nowej infrastrukturze zyskają też pozostali uczniowie. Nie zapominajmy też również o tym, że na terenie placówki jest ogromna liczba dzieci, które muszą niestety korzystać z gimnastyki korekcyjnej. A nie ma nic lepszego, jeśli chodzi o niwelowanie dysfunkcji, nie ma nic lepszego jak woda, jak basen. Koszt budowy basenu na Zagórzu to 14,5 miliona złotych. Szukamy różnego rodzaju wspomagania finansowego, bo tak chyba można powiedzieć, i za nie musimy już dzisiaj podziękować firmie Timken, która współfinansuje chyba, ile dobrze pamiętam, niestety jest pomyłka, ale 150 tysięcy dolarów, które zostały przekazane na budowę tego basenu, jak również będziemy mieć współfinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu rozbudowy infrastruktury sportowej, to jest finansowanie przez Urząd Marszałkowski z Ministerstwa Sportu, tam ta kwota to jest około 3 milionów złotych. Resztę Sosnowiec dołoży ze swojego budżetu, a to dopiero początek miejskich nakładów inwestycyjnych na oświatę. Dzisiaj podpisaliśmy umowy na budowę nowego żłobka na Białostockiej. To bardzo dobra informacja dla rodziców małych sosnowiczan. Również podpisaliśmy umowy na 2 boiska. Boisko przy Legionów i boisko przy Przyjaciół Żołnierza. To podtrzymanie trendu rewitalizacji boisk. Do tego dochodzą liczne mniejsze remonty, które już są realizowane. Naprawa dachów, ocieplanie ścian poza termomodernizacją, remonty w stołówkach, kuchniach szkolnych, salach gimnastycznych. Ponad 30 placówek to są placówki, które w tym momencie przechodzą generalne przeobrażenie. Same wspomniane termomodernizacje to zadania warte ponad 20 milionów złotych. To już się dzieje od liceum Staszica przez szkoły podstawowe, to również przedszkola. Myślę, że stan infrastruktury w sosnowieckiej oświacie zaraz o tej porze będzie radykalnie lepszy. Na czym skorzystają przede wszystkim sosnowieccy uczniowie. Więcej informacji o naszym mieście na stronie www.sosnowiec.pl.